dzisiaj przedstawię Państwu, jak wyrobić sobie kartę elektroniczną, tak? Są na to dwa sposoby. Albo składamy wniosek w kasie, wypełniając takowy wniosek, dostępny w kasie. Wypełniamy obydwie części, załączamy zdjęcie, najlepiej w formacie legitymacyjnym, żeby zdjęcie się ładnie wkomponowało na karcie elektronicznej. Bądź też możemy wniosek złożyć przez internet. W tym celu należy wejść na naszą stronę na mzkwyhorowo.pl i następnie rzuci nam się w oczy duży żółty baner internetowy z system obsługi karty elektronicznej, w który należy wejść i tam wybieramy spośród czterech dostępnych przewoźników, organizatorów komunikacji, wybieramy MZKW i Herowo. Oczywiście potwierdzamy wybór emitenta. Wchodzimy w zakładkę Złóż wniosek na kartę elektroniczną. Zapoznajemy się ze wszystkimi komunikatami, tak, instrukcjami zawartymi na ekranie. Jak już się z nimi zapoznamy i wyrazimy na to zgodę, że tak powiem, to oczywiście akceptujemy regulamin. Tutaj będą potrzebne oczywiście podstawowe informacje o właścicielu karty, tak, jak imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Oraz musimy również podać adres mailowy, na który przyjdzie link aktywacyjny, tak, oraz informacja o gotowości karty do odbioru. Będziemy tutaj musieli również załączyć zdjęcie w formacie JPG. Możemy to zrobić telefonem komórkowym bądź też aparatem cyfrowym. Wybieramy typ karty, normalny, uczniowski. I teraz taka ważna informacja jeszcze. Są dwa sposoby odbioru owej karty składanej przez internet. Jest albo odbiór osobisty w kasie, bądź też wysyłka pod wskazany adres pocztą. Odbiór osobisty w kasie, tak? Wiąże się to z tym, że kartę musi odebrać albo właściciel karty, tak? Bądź też opiekun prawny w przypadku, gdy osoba, która będzie tą kartą operowała, będzie niepełnoletnia, tak? Wniosek na kartę elektroniczną możemy również wydrukować sobie w domu, wkładając na stronę MZKW i Herowo. I tam mamy u góry zakładkę jak karta elektroniczna. Kasa jest otwarta od poniedziałku do piątku, w poniedziałki od 9 do 17, natomiast od wtorku do piątku od 9 do 16, z tym, że codziennie jest przerwa w tych dniach od 11.30 do godziny 12. Koszt wyrobienia nowej karty elektronicznej wynosi 10 zł, tak? W przypadku złożenia wniosku w kasie bezpośrednio, bądź też przez internet, wybierając odbiór osobisty. Natomiast gdy wybierzemy opcję wysyłki pocztą, to koszt wzrasta do 16 zł 10 groszy. Status złożonego wcześniej wniosku możemy sprawdzić też na stronie internetowej, wybierając opcję Sprawdź status karty i tam będziemy otrzymali informację, jaki aktualny status ma wniosek, czy jest do odbioru, czy oczekuje na zapłatę, czy jest w trakcie realizacji. Ponadto możemy taką kartę przez internet z powodzeniem zablokować, z zaznaczeniem ewentualnych przepisania biletu okresowego lub środków portmonety elektronicznej.